Kochani, ja chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów na temat autorytetu w praktyce. Ale chciałem zacząć na początku od kilku fragmentów słowa. Pierwsze Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18 werset, bardzo dobrze nam znany wszystkim. Tutaj według tłumaczenia Biblii Warszawskiej. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jednak w tym konkretnym fragmencie Jezus nie używa słowa dynamis, które oznacza moc, ale On używa tutaj słowa eksuzja. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Tak? Tutaj używa z kolei słowa ge, czyli dana mi jest wszelka władza, tak? Na niebie i na ziemi, na tym świecie, czyli i na niebie, i na tym świecie. Tak? Co Jezus mówi dalej? Idąc wtedy nauczajcie. Tak? Idąc wtedy, czyli bądźcie aktywni. Korzystajcie z tej władzy. Korzystajcie z tego autorytetu. Wy, którzy jesteście ze mnie, wy, którzy jesteście we mnie, czyli wy, którzy jedno ze mną jesteście. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na tym świecie. Drugi fragment. Ewangelia Marka 13:34. Jest fragment, w którym Jezus rozmawia z uczniami na temat końca świata. Oni go pytają. I w pewnym momencie Jezus mówi tak. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie. Tutaj znowu Jezus używa słowa eksuzja. Dał władzę, wyjechał. Jego w ciele fizycznie tutaj nie ma. Można powiedzieć, że on wyjechał, tak? Ale dał władzę sługom swoim. Dał nam tą władzę. Co więc zrobić? Przede wszystkim uwierzyć, zgodzić się z tym, że mamy władzę dzisiaj w imieniu Jezusa. To bardzo ważne, uwierzyć w to. I dwa, co zrobić? Prezentować tą władzę, prezentować ją. Wchodzić wszędzie jak król, a nie jak pierdoła. Prezentować tą władzę. I przeczytam wam jeszcze jeden fragment z Ewangelii Łukasza, 4:36, kiedy Jezus uzdrawiał w synagodze. I jest takie słowo: i zdumienie ogarnęło wszystkich i mówili między sobą: cóż to za mowa, że mając władzę i moc nakazuje duchom nieczystym, a wychodzą. I tu znowu jest użyte słowo dynamis i eksuzja, czyli władza i moc. Ale zobaczcie, i zdumienie ogarnęło wszystkich. Co to oznacza? Oznacza, że autorytet jest bardzo praktyczny. On jest widoczny, on jest dostrzegalny. Autorytet, on zawsze pozostawia trwały ślad. I wiecie, ja mówię o tym, bo ja po moim nowym narodzeniu, jak zacząłem słuchać na temat autorytetu, podobało mi się, że on jest, ale nie wiedziałem, o co z nim chodzi. Wydawało mi się, że znowu, że to jest jakaś enigmatyczna rzecz, która jest poza mną, która generalnie coś będzie zrobić. Ja dopiero po jakimś czasie zrozumiałem to, że to ja mam chodzić w autorytecie. Mam w nim chodzić, tak? Oczywiście poziom tego autorytetu, on jest też uzależniony od kilku czynników, tak? Między innymi od stopnia naszej wiary, od stopnia namaszczenia, ale te też zależą od nas. Od naszych decyzji, na ile głęboko my decydujemy się, żeby wchodzić w Boga, tak? żeby wierzyć i żeby jakby korzystać z tego, co się wykonało. Także tak naprawdę to od nas zależy, czy my chodzimy w autorytecie, czy nie chodzimy w autorytecie. I chciałem powiedzieć o kilku takich płaszczyznach działania autorytetu. Pierwszy płaszczyźnie to jest autorytet w moim konkretnym życiu, tak? Czyli w moim życiu indywidualnie w życiu każdej osoby. Opowiadam o takiej sytuacji sprzed kilku miesięcy. Ja generalnie kiedyś tam kilka lat temu, jak bardzo mocno byłem zaangażowany
w rozwój biznesowy, zawodowy. Generalnie działałem na polskim rynku, wśród polskich klientów. Nigdy nie rozwinąłem języka angielskiego tak, jak powinienem rozwinąć. Na początku tego roku, kiedy założyłem firmę konsultingową, zacząłem znowu jakby działać na tym rynku tutaj bardziej polskim. I kilka miesięcy temu miałem takie dwudniowe warsztaty. I na tych warsztatach byłem zaproszony jako ekspert do ludzi, którzy byli fachowcami. W ciągu tych dwóch dni, drugiego dnia miałem coś powiedzieć, decydowało się, czy będę miał kontrakt, czy nie będę miał kontraktu. Pierwszego dnia zajrzałem na te warsztaty. Jakaś firma amerykańska, jakaś firma międzynarodowa. W ogóle dużo mówią rzeczy. Ja jestem ekspertem, tak? Też. Ja tak się siedzę przed Bogiem, mówię, Boże, ja w ogóle nie wszystko rozumiem, co mi ludzie mówią. Za chwilę mam w ogóle wyjść, wyznaczyć kierunek. Może dzisiaj, może jutro. A język był tak specjalistyczny i tak jeszcze niewyraźny, że ja w ogóle, nie wiem, wróciłem do domu, takie różne myśli chodziły mi po głowie, tak? Mówię, pierwsza rzecz w ogóle, napiszę sobie wszystko dokładnie, tak, przygotuję sobie. Druga rzecz, może jakiś forte zastosuję, tak? Ale w końcu powiedziałem, ja się nie zgadzam. W imieniu Jezusa, ja biorę autorytet nad tą sytuacją, ja się nie zgadzam. Po pierwsze, że ja będę musiał mówić branżowym językiem, po angielsku. Po drugie, że jakakolwiek inna firma będzie miała decydujący wpływ na to, co tam się wydarzy. I to był pierwszy dzień wzięcia mojego autorytetu. To, że wziąłem autorytet tego dnia, spowodowało, że następnego dnia, jak szedłem na te warsztaty, akurat tych zagranicznych osób już nie było. Już mogliśmy mówić po polsku, tak? Natomiast był to pewien, w cudzysłowie, komiks, tak? Każdy próbował przejść w swój kierunek. Natomiast wskutek tego, że wziąłem autorytet, ostatnie 15 czy 20 minut głos został udzielony mi. Wtedy powtórnie wziąłem autorytet w tej sytuacji, przeciągnąłem wajchę w zupełnie drugą stronę, zmieniłem całkowicie kierunek i puenty, którymi zakończyłem to spotkanie, to 20-minutowe wystąpienie, były puentą i obranym kierunkiem całych dniowych warsztatów, tak? To jest praktyczna rzecz, tak? W moim życiu, tak jak każdy z was, jakby mamy autorytet po to, żeby z niego korzystać w różnych sytuacjach. Druga płaszczyzna, autorytet względem innych osób, tak? Żeby tutaj nie żyć pewnymi mrzonkami, chciałem na pewnych przykładach powiedzieć, jak to się w praktyce odbywa. Weźmy trzy takie przypadki. Kiedy głoszę innemu człowiekowi Ewangelię, kiedy usługuję mu duszpasterską, albo kiedy mu doradzam biznesowo. Kiedy ja mam autorytet w tej relacji? Kiedy druga strona mi go udzieli. Kiedy druga strona pozwoli mi mówić do swojego życia. I ten autorytet, jeśli ona mi go udzieli, on również zostawi trwały ślad. Bo jeśli osoba, której głoszę Ewangelię, udzieli mi autorytetu, to skutek będzie taki, że przyjdzie do Jezusa. Jeśli usługuje jej duszpastersko i udzieli mi autorytetu, wyprowadza ją z kanału, tak? Jeśli doradzam jej biznesowo, osiągnie sukces, ale jest jeden warunek, że ona musi mi tego autorytetu udzielić, czyli ona w praktyce musi konsultować ze mną decyzje, tak? I swoje decyzje i w ogóle decydować tak, jak ustalamy. Z automatu natomiast nie mam autorytetu nad życiem tej osoby, tak? Ona musi mi go udzielić. Kolejne płaszczyzny, tak? Bardzo prosty przykład. Artur i Agata chodzą w autorytecie. Ja też chodzę w autorytecie. I to mi nie przeszkadza, żeby uznać ich autorytet do swojego życia. Żeby przyjmować głoszone przez nich słowo, tak? Jako słowo Boże, nie jako słowo ludzkie, tak? I pozwalać, żeby oni mówili do mojego życia, tak? To nie wyklucza tego, że ja staję też w autorytecie. Kolejna rzecz. Autorytet w domu, tak? Dowiedziałem się kiedyś, że jestem królem, kapłanem, prorokiem. Wiecie, znam wiele osób, które słyszą takie słowa, otwierają browara, włączają pilota, jestem królem. Ale jak zacząłem wzrastać, zacząłem rozumieć, że to jest odpowiedzialność. Ja zacząłem sobie zadawać pytania. Czy ja korzystam z tego autorytetu, który ja mam w domu? Czy ja realnie jestem tam królem,
kapłanem i prorokiem. Czy ja ustanawiam w tym domu Boży porządek? Czy ja ustanawiam Boże zasady? Czy ja podejmuję decyzję? Czy ja podejmuję decyzję? I tym generalnie chciałem zakończyć, żebyśmy nie traktowali autorytetu jako czegoś enigmatycznego, co sobie gdzieś tam fruwa czy krąży. I żebyśmy z jednej strony byli świadomi ogromnego przywileju autorytetu, jaki został nam dany, ale z drugiej strony też naszej odpowiedzialności za korzystanie z tego autorytetu.